Jerona, kobieto, zlituj się. To enigma była łatwiejsza do rozwiązania. No zgadnij! Twoje urodziny, urodziny twojej mamusi, imieniny, nie... Co? Rocznica. Franz, no dzisiaj jest piątek! Szajce, a Jorzek sobie już wursztu pojąt na śniadanie. Pokorze mnie dzisiaj. Franz, no skup się, dzisiaj jest piątek, czyli shopping day! No jedziemy na targ! No i pokorało. Franz, nie marudź! Wyrwałeś wszystkie akwarelony z ziemi i nie mam z tego narobić kompotu do kauzu. Jedziemy do monastra po jabłka. Ja, ja już znów te twoje jabłka. Jedziesz do tego Lesna na ten targ, to tego nie ma, to by się przydało. Zawsze jest jakoś promocja, przecena, ale wiesz co? Szkoda, że idę na te babskie ciuszki. Franz, nie marudź, jedziemy na targ! Już się boję. Kiecki wszędzie, sycniki wszędzie, co to będzie? Franz, widzisz te wszystkie buty? Jerunie, jak nam odpuśćcie? Ja se kupia nowy Clyde, ja se kupia kartofle, jabłka se kupia i nowe majtki se kupia, bo parze nowy hop z majtkoma stoi. I ja do niego przybija dzisiaj, jak wójt do trudny, i byda miała nowe majtki, a se kupia Clyde, to pojutrze ta staro Franca miał będzie w tym kościele, w tym nowym Clyde, to i się flaki wyprostują. Ledwo my zajechali, ja ta już szaleję. Ja się boję. Ja se kupia, bo mam okazja, za niedługo nasza kolejna rocznica, ślubu jest, a może z tej okazji byś zrobił świnia. Świnia! Kobieto, ona nie je niczym winno. Dobra, nie marudź, dziękuję. Łopa, co ta kobieta samo? Ci, 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 ci. Ci, 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 ci. A ci, 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 ci. Dzień dobry. Widzę, że jest pani zainteresowana moim kotkiem. Nie, kobieto. My mamy 8 kotów doma, ale żadnych nie chcę wydać. Panie, tylko nie tylko myszy łapie, ale on też umie mówić. Gadać umie! Mówić. Ja, jak on mówić umie, to tobie się, kobieto, targi pomieszały. To niech panie pokorze. Koteczku, kochaneczku, powiedz proszę, czy nowy wikariusz swoje przywitanie miał? Miał. Co? Koteczku, kochaneczku, czy starosta Andrzej Zut flaszeczkę na dzisiaj przygotowaną miał? Miał! Co? Franz! Widzisz? Bierę! Ta kobieta to oszustka. Teraz ja cię będę pytać pieczko. No, powiedz mi, czym Opolo w pieńców straży bogatka? Węgiel czy miał? Miał. Co? Franz, widzisz? Pakuj go do taśni, bierę! To było za proste. Teraz może ostatnią szansę. Jak mu na imię Małoborecko-Sołtyska? Miał. Miał! Miał Teresa! Co? Nie boję tego kota. Co jest? Ło, Alfred, kopera! Co ty robisz tu na targu w Olesnie? Ja cię chyba szczyść lodnie widział. Franz,
No kopelant, suką swoje kobiety, pokaż mi się straciła na targu. Ty, ja swoje też suką, to może poszukamy razem? Dobry pomysł. To powiedz mi, jak ta twoja wygląda, a ja ci potem powiem, jak ta moja, dobra? Dobra, no więc. Długie blond włosy, opolona skóra, zero zmarszczek, no i wiesz, 90, 60 na 90. No i piękny biust. A ta twoja? O pierdziel moja, idziemy szukać twojej. Dzień dobry. Mogę przymierzyć? Niech to panie przymierzą. I no ostrożnie, bo to małe. Powiedz, Franz, czy te ubranie mnie pogrubią? Kobieto, spójrz! To nie te ubranie, i no ty twój fet. Nie! Ja już normalnie wszystkiego próbowałam. Ale te reklamy kłamią! Już od 2 tygodni się smaruję Ludwikiem, a ty tuż dalej nie znikło! Co ty, kobiety, ranisz? Ty się normalnie głupią. Strach się bądź normalnie. Dziękuję. Dzień dobry. Można? Proszę nie pchać na chama. A bo ja wiem, na kogo ja się pchu. Dobra, zróbmy inaczej. Proponuję wziąć większy rozmiar. Nie, bo ja schudna i będzie dobre. Co zrobisz? Schudna. Ja, ciekawość tego i jak. Ja już wszystkie książki od Chodakowskiej kupiłam i teraz o mocy z jaką ją będę chudą. Ja, ale tu musisz stosować te diety, porady, te ćwiczenia, a nie! Nie! Na miesiące! Nie! Nie, bo tam pisało kup i chudnij, paczuroku! Wiele! Dobry kobieto! Ja bym musiała kupić jakieś jabłka na kompot. Dzień dobry, proszę sobie wybrać jakiś rodzaj. Ja? No te są takie fajne, wylansowane. Świcą się jak przy jajca normalnie. Ja chcę te, bo wiele one są. Te są po 4 złote. Co? Wiela, ten kac, co byś tam upieli? Gdyś mój hobby no siedzi przed tym telewizorem, nic nie robi, ani do roboty na Niemcy nie chce jechać. Nic, no ten telewizor, świat według kiepskich, mrecze, sport, co to? A w ogóle mniejsza z tym. A te wielofy kosztują? Te są za 4,25. Jernika, zaś tak gadza, ale ty uchowu mnie wszystkie akwarmamy powyrywał. Wszystko, ja nie mam z tego kompon zrobić, nikt nie robi, no nie wiem. No to tu nie idzie, no. A te? Te są na przecenie, 450 groszy. O, jak tanio, jernika, no to nie są tak od razu. Bierę z 15 kilo. To ja zadzwonię do hopa. Halo? No halo. Kaś jest? No ja nie wiem, ja cię szukam. Ja tego kota twojego srogiego pchłam do tego Passata i nie chcę być. Ty, ej, a ja jestem 15 kilo tych jabłek kupiła. Wiela. 15 kilo, bo już dziadek wyrwał wszystkie te Apfelbaumy z tego ogródka i normalnie nie. Kobieto, ty się głupią. Przyłaś sam nie marudź. Ale Kaś ty je. No tu. A Kaś mówisz. A Kaś ty jest. No przyjął cię. No to idź prosto. No idę i? Idziesz prosto. No. I jeszcze prosto, jesteś na targu? No w lodzie. No to idź po prosto. No idę. Widzisz po lewej ta jabłka? No widzę, tak już robię. To nie ta! Z powrotem. No idę. Teraz widzisz takiego hopa z fundurami? No, mogę sobie kupić. To daj sobie dwa. No dobra.
dobra. No mum, i... Masz pieniądze płaciło? 500 groszy. O matko jedyna, ja tu śpię na siebie, no bo 450 groszy kupiłam, a ty dwa hotogi za 500 groszy. Hopie, idź dalej. No idę. Widzisz skrzyżowanie? Ja i? To iść przeciwną stronę do prawej, albo nie do lewej, czekaj do prawej. Kobieto! Nie, czekaj, 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 czekaj. Do prawej. No i? Ale w przeciwną stronę. A, dobra. No to idź. No idę. Idziesz prosto. Ja idę prosto. Prosto, no idę. Prosto. Na Saga. No. No i idź dalej. Idę. O, widzę cię, macham do ciebie. A kańczki jem. Halo, tu. Ci się tak ochudo, że cię nie widzę. No pójdź, pójdź. Kaj, o. No i tu, o, chodź do mnie, no cię. Kierusz. Ty, ty, stary dziad. No chodź, kochanie moje, ty. No chodź. Te 15 kilo to ja nie uwlekam. Ty się głupio kobieto. Bier, idziemy. Dziękuję, do widzenia. To ja idę dalej. Miłość czy jedzenie? To nie odpowiadam, bo jem. No ja. Nie. Dobra, idziemy dalej, bo
to zapraszam do krzepic, tam mój kolega sprzedaje. Nie, 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 my się w krystalnie kupimy. Jeruna, szwagier! Ej, jak ją cię dawno nie widziałam, co tam u ciebie? A Zleczka, w ogóle, była ostatnio u was w kościele, co nie? I była ta baba, ta wieś, ta, co tam daleko za tą górką, taką mieszką, taką wiesz. No nieważne, ej, jak ona się spasła, jak tak można, ja naprawdę nie wiem. I w ogóle tyle chłopów koło niej się kręci. Ja nie wiem, albo ona dużo żre, albo jest w ciąży. Albo ja wiem, ona na bank i dużo żre, i jest w ciąży. Wiesz co, ja się jej przyglądam, ale wiesz, nie zauważył. Naprawdę? Dobra, jedno, a ta wieś, ta Anna taką, wieś ta teraz starsza, ej, jako ona już jest siwiutko, by się pofarbowała, by coś zrobiła z tymi włosami, ona tak już staro wygląda. Zauważyłeś? Nie, nie widziałem jej do... Jezu, chopie, to coś ty robisz w ogóle? Po co ty do kościoła chodzisz, jak ty na ludzi nie patrzysz? No ja. Siema, frat. No siema, Achim. Co tam u ciebie słychać? Chyba, że z tą moją babą rozwiodę. Już duży nie wytrzymiał. Zrobiła się strasznie marudno. I od 9 miesięcy non-stop marudzi o jednym i tym samym. Już tego nie wytrzymiał. Ale teraz bo tato przesadziłam. Co tak zrobiła? Zaprosiłem se kumpli do mnie. Siedzimy na tarasie do domu. Pijemy piwko, bo fajna pogoda jak na wrzesień. A ta zaś jak wycierta choinka, no wycierta choinka. No wiesz co, czas. Thank you.